Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam Was na krótki spacer po łące. O poranku. Ja jestem Piotr, to jest Real Polish Podcast i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. realpolish.pl Your Polish Language Online Resource. Witajcie na łące. Właśnie wstałem o poranku, jest teraz gdzieś 6 rano, słońce niedawno wstało i zobaczcie, jakie piękne widoki. Ptaki śpiewają, słońce jest jeszcze nisko, cienie są bardzo długie, jest bardzo cicho. Na tej łące nie ma żadnych ludzi. Są jeszcze mgły poranne, które za chwilę opadną. Tu jest dużo wilgoci i dlatego każdego ranka jest dużo mgieł. Zobaczcie sami, jak tu pięknie. Wszystkie rośliny pokryte są drobnymi kroplami rosy. To krople wody. I właśnie z tej rosy powstała mgła. A to jest miejsce, gdzie mieszkaliśmy. Wieża i domek. Słońce już wschodzi, a teraz wejdziemy na mały mostek, z którego obejrzymy rzeczkę. To mała rzeczka, która przepływała niedaleko przez środek łąki. A tu widok w drugą stronę rzeczki. Było bardzo dużo pajęczyn. Zobaczcie. Wszystkie pajęczyny pokryte kroplami rosy. Te krople rosy w świetle słońca wyglądały jak diamenty. A na tym drzewie było mnóstwo pajęczyn. Za chwilę pokażę Wam bliżej. Tu jeszcze widok na całą łąkę i na podnoszące się mgły. Ptaki już dawno się obudziły i śpiewają. O właśnie, to są te pajęczyny na drzewie. I krople rosy. To drzewo nie ma prawie liści. Zrobiłem takie zdjęcie. A to dalej ta sama łąka. Mgły już są coraz rzadsze. Coraz jest ich mniej. Robi się coraz cieplej. Słońce jest coraz wyżej. Piękne roślinki. I krople rosy, które w świetle słońca wyglądają jak małe diamenty. Pająki porobiły pajęczyny. Wszystko się błyszczy i mieni. Na każdej roślinie są krople rosy. Miałem całe buty mokre. I jeszcze jedna pajęczyna. Zobaczcie, jak kropelki oblepiły każdą nitkę. Krople były wszędzie, na każdym źdźble trawy. Na każdej trawce były krople rosy. A to motyl, którego udało mi się sfotografować. I inne owady. Następny motyl z pomarańczowymi skrzydłami. Mgły już zupełnie się rozwiały. Tam jest droga, która prowadzi do lasu. Słyszycie te ptaki? A to jeszcze raz
mały staw, na którym był taki malowniczy domek. To jeszcze raz ten sam staw. Tam można było nawet łowić ryby. Tą drogą dojeżdżało się prosto do naszego domu, który właśnie widzicie. A na rogu tego domu rosła ogromna lipa. Lipa to taki gatunek drzewa. To właśnie płotek zrobiony z kamieni, który był przy naszym domu. Wziąłem ze sobą aparat i zrobiłem kilka zdjęć, żeby mieć później pamiątkę, żeby móc oglądać je sobie w długie zimowe wieczory i przypominać sobie, jak pięknie było latem. Czy wy też lubicie wstawać wcześnie rano i oglądać przyrodę? Jestem ciekaw. Ja bardzo lubię później oglądać zdjęcia z moją rodziną i przypominać sobie, jak pięknie było na wakacjach. Zobaczcie, jakie mgły w tle i piękne duże drzewa. Piękny pomarańczowy motyl. Bardzo lubię fotografować motyle. Nie jest to łatwo, bo one łatwo się płoszą i nie jest łatwo zrobić im zdjęcie. Ale tym razem udało mi się po cichutku podejść i zrobić zdjęcie. Zobaczcie, jaki ładny. A to czerwone maki. Bardzo delikatne. Trzeba uważać, żeby nie spadły im płatki. I jeszcze jeden motyl. Ten był bardzo kolorowy z wierzchu, a czarny na spodzie. Na każdej roślince było mnóstwo wody, pełno malutkich kropelek. A to dzwonki. Tak mówimy na te kwiatki. Dzieci takie nazywają, bo mają kształt dzwonków. Jestem ciekaw, czy lubicie wstawać rano i podglądać przyrodę, wtedy kiedy jest jeszcze na świecie bardzo cicho. Jeśli tak, to napiszcie mi o tym. Czekam na wasze komentarze. I cóż, to koniec na teraz. Trzymajcie się. Cześć, do następnego razu. Pa, pa.